Cześć. Hej. Moi drodzy, przed nami kolejny odcinek Aktywnego Śląskiego dotyczący tańca, a dokładnie salsy. Jak mieliście okazję przed momentem zobaczyć, salsa zdecydowanie może być zakręcona, więc dziś będziemy obracać się w temacie obrotów. O co chodzi z tymi obrotami? Jak powinien wyglądać prawdziwy, dobrze wykonany obrót w salsie? No to tak, obrót jest w ogóle najtrudniejszym elementem tańca, według mnie i według wielu tancerzy. Dlatego kluczowych jest kilka elementów, nie można się skupić tylko na jednym. Trzeba wykonać obrót dobrze technicznie, bo inaczej po prostu nie wyjdzie. Głównym elementem, jednym z głównych elementów jest głowa. Jest ostatnim punktem, który zwracamy i pierwszym, który wraca do punktu, z którego wyszliśmy, więc ruch głowy jest bardzo szybki. Następnie trzeba zadbać o ręce, żeby dały nam balans, nie możemy ich ułożyć asymetrycznie. Trzeba trzymać wszystko mięśniami brzucha, pośladków, nóg, no i oczywiście skupić się też na krokach. To brzmi tak stresująco dla mnie, jako dla faceta, że jedyna rzecz, o której myślę, związana jest z obrotem, to jak wykręcić się z tych zajęć. Także zróbmy to w ten sposób. Dziewczyny, zostawiam was sam na sam z Martą, a ja powoli znikam. My na pewno poradzimy sobie świetnie z tymi obrotami. Ale bądźcie cierpliwe, bo to naprawdę nic prostego. Zacznijmy od ułożenia rąk. Pamiętajcie o tym, żeby były symetrycznie. Jeśli będzie asymetria, nasza oś będzie zachwiana. Więc ręce trzymamy. Głowa. Obieramy sobie jeden punkt, którego nie tracimy podczas obrotu. Jest ostatnia, która odchodzi i pierwsza, która wraca. OK, wybieramy jeden punkt. Teraz pokażę wam kroki. Pamiętajcie o rękach i o punkcie. Zaczynamy jak do podstawy. Raz, na dwa. Zwracamy na prawą nogę, odkręcając ją już w stronę obrotu. Teraz zwracamy się na prawej nodze. Trzy. Ciężar mamy na lewej. I tak jak w podstawie. Pięć, sześć, siedem. OK, pokażę wam jeszcze raz. Pamiętamy ręce, głowa, brzuch spięty. 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 5, 6, 7. To jest obrót w prawo. Zrobimy sobie teraz obrót w lewo. Popatrzcie w jakiej wersji. Raz, 2, 3, 5, 6, 7. Ponownie pamiętajcie o rękach, są tutaj kluczowym elementem i o punkcie. Zwróćcie uwagę na moją głowę. Raz, dwa, trzy. Głowa jest jeszcze skierowana w punkt. Ciało jest już skierowane w stronę obrotu. Pięć, głowa wraca pierwsza, sześć, siedem. Teraz przenieście uwagę na kroki. Raz, jak podstawa. Dwa, na trzy. Zwracam ciało. Głowa jeszcze tutaj. 5 w linii, 6 i 7. Pokazuję jeszcze raz obrót w prawo i w lewo. 5, 6, 7. Raz, 2, 3. 5, 6, 7. Raz, 2, 3. 5, 6 w lewo. Raz, 2, 3. 5, 6, 7. To wszystko, co musimy wiedzieć o podstawowych obrotach w salsie. Jest to bardzo trudne, więc nie będziemy dokładać dublowanych obrotów. Skupmy się na jednym, żeby wykonać go od początku do końca jak najbardziej dokładnie. Przetańczymy to teraz z muzyką i zobaczycie też obrót w wersji tyłem. This is for my day one. Todo mundo, hey, quiero vacilar. Shake it, baby,
getting off the wet right back. Ooh, take it back to when nobody used to know me. Let's tell them I was just chilling with my homies. Dziękuję Wam bardzo. Ćwiczcie, komentujcie, bierzcie udział w następnych zajęciach i zobaczymy się następnym razem.